No dzień dobry moi drodzy. Z tej strony oczywiście Michał Dyski, a to jest kolejny już 12. Czy tam 13. odcinek z gry Desert 1943. 13. odcinek, 13. No i zgodnie z obietnicą widzimy się dopiero no po dwóch dniach przerwy z racji no mojego wczorajszego wypadu na właśnie koncert w Poniatowej z okazji Poniatowenek, tam Andrzeja Piasecznego. No i cóż, no mimo wszystko ewidentnie coś tu jest nie tak. Chyba nie zaprzeczycie tak naprawdę, jeżeli chodzi o godzinę moich publikacji, moich filmów. Że kurde, o coraz późniejszych godzinach jedynie... Dane mi jest publikować filmy jedynie o godzinie... Dane mi jest nagrywać się za nagrywanie gameplayów dopiero po godzinie 23, a przecież... A przecież miałem cały kurde bity dzisiejszy dzień na to. No, tak wyszło. Bo z jakiegoś powodu... Sam nawet nie potrafię nie ująć tego jakim cudem, ale spokojnie, od wczorajszego dnia już natomiast zacznie się na spokojnie nagrywanie kurde rzeczy. Nagrywanie kurde rzeczy o ludzkich, normalnych porach. A póki co lecimy z kolejnymi 5 dniami, przy których towarzyszy nam tym razem będzie... No, iście demoniczne trio... Aliantów... Włącznie z nowo odblokowanym Dalem. Tak więc lecimy! Tutaj wyposażeni domyślnie jesteśmy w MG42. Ale tym razem wyposażmy się w coś innego. Mianowicie to. Obydwa pistolety maszynowe. A co? No i... Tym razem pozwolę mi sobie dobrowolnie nie wyłączać internetu, bo no coś mi się tutaj jeszcze przesyła. A co takiego mi się przesyła? No to już sprawa... No to już sprawa jest czysto prywatna, ale... A tak czy inaczej, no zaczynamy i nie traćmy czasu. Tym bardziej patrząc na to, jaka jest teraz pora. Po prostu kolejny dzień, wiadomo. No ale lecimy w każdym razie z tematem. No wręcz jest z nas taka fantastyczna czwórka, można powiedzieć. Dobra, spierdzielam na górę. Co jest kurde?
Ała, zdołali mnie postrzelić, mimo że wyszedł na górę. Jak go wbiło. Nie, to nie jest jeszcze zastrzelał. Dobra, przeładuj to szybciej, szybciej, szybciej! Dzięki, stary. W takim momencie się skończyła amunicja. Wal się! Nie! Kurde! Ich tam jeszcze trochę zostało. Oj, to raz reklama mi się nie włączyła. Ciekawe. Dobra, jeszcze raz, bo to było po prostu żenujące. No kurde, no im kolejniejszy odcinek, tym coraz późniejsza nagrywka o tej 23, przez co nie uda mi się przesłać na dzisiaj filmu. Niestety. No to jest po prostu żałosne, a przecież jeszcze jeden z poprzednich odcinków udało się nagrać. Chciałem rozpocząć nagrywanie od 22, ale to za bardzo przykuło moją uwagę. Dobra, idę się spawać, zanim mnie ustrzelał.
bardzo, gdzie zalotałem po 40. No, zobacz, zobacz, panowie. No to teraz będą jaja. Jazda. Gesicht. No i się udało na całe szczęście, ale oczywiście, że się włączy cholerna reklama tutaj czegoś wyglądającego na The Last of Us, czy połączone z Resident Evil. Nawet tego nie puszczam. A to jest z kolei dziwny baner tego. Taki z żywymi ludźmi i tym dziadkiem wyglądającym jak potwór, mimo że jest człowiekiem, a nie zarażonym. 153 zabitych wrogów i kolega przy mnie się pojawił. Dzień 76. No właśnie. No to teraz dzień 77. Krew jego będzie sierpem, a imię jego 77. Parafrazując Mickiewicza. Ło, co to było?
Dzień 77 przetrwany. 155 zabitych wrogów, wiadomo. No i kolejne reklamy mi się co ciekawe nie wyświetlają. Ciekawe. No ale dobra. Teraz z kolei może zmienimy kolejność. Do którejś z tych broni. No na przykład takiego BPS-y na przykład. Cii, to ty bądź, ci robowy. Dobra, tutaj już do moich komplikacji dochodzi z powodu no późnej godziny. Także nie wiem, czy by odcinka jednak nie zakończyć. Trochę jednak wcześniej, ale no dociągnijmy to do końca. Po prostu kolejny dzień. Dobra, wy się chłopaki zajmijcie robotą, a ja tymczasem ogarnę tutaj sobie wszystko. Tutaj w zasadzie to ja mam tutaj zdecydowanie takie warunki, że... ale nie stanowi dla mnie absolutnie żadnego problemu. O nie! Te rzeczy w tym meczu powinno było mnie ocalić, jeżeli nie będzie rzeczy, no ale jednak nie. No dobra, no to brońmy się przed kolejnymi 150 wrogami. Oby wszystko poszło zgodnie z planem, ale niestety... Niestety jak widać są komplikacje. Kurde. Jakim prawem ty strzelasz do mnie przez ścianę? No kurde, wiecie, nie w sposób straciłem tyle życia. Czekajcie. No sobie nie wiem, co to się stało, że znowu nagrałem po godzinie 23 i to jeszcze w późniejszych minutach niż poprzednio. No ale jedno jest pewne. Ale znowu się już tak kurde zdecydowanie nie będzie. No i to koniec, do widzenia. Oh!
decyzję. Nie. Ich werde dich kriegen. Dobrze. Feind gesichtet. Gdzie był ten jeszcze jeden koleś? Na schodach? Czy gdzie? Nieważne. Ważne to jest to, że udało nam się odhaczyć kolejny dzień. Zresztą razem tak trochę oszczędnie. No robi robotę ten nasz Dale kochany. Nasz kochany trzeci teammate. Fantastyczna czwórka, po prostu drugowojenna. No a teraz wyposażmy się w Thompsona jako broń boczną. Znowu po prostu kolejny dzień. No i kontynuujemy naszą zabawę. Chodźcie tu. Ganz gut, ich hab's nicht. Alle.
Pewna sprawa, która was absolutnie nie dotyczy. Nie wiem, co powiem. To coś, co się może powiedziałem. No, dziękuję, żeście go dobili za mnie. 23:44. Tyle otrzymanych pieniędzy i tyle otrzymanych pociągów. 667. Dobrze, nie 666. Uhuhuhuhu. No, bo to by było przegięcie. Dzień 80. No i cóż, mogę rzec. No jest już godzina 23:44. I tutaj tak naprawdę to ja mam dylemat, czy aby na pewno chce mi się tutaj ciągnąć. Bo już mnie tutaj no inni domownicy naganiają, abym szedł już powoli spać. I tutaj też zakończyło się dodawanie rzeczy w aplikacji Facebooka, także nie wiem.
Myślę, że w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Tak, wyjątkowo na przejściu 4 dni. A nie 5. Bo ten 5, 80 dzień, to chyba myślę, że sobie zostawimy na następny odcinek. Nagramy już tym razem na ludzką porę. Gdzie no, urządzimy sobie jeszcze, taki, no, mały challenge'ek poprzedzający. Poprzedzający jutrzejszy odcinek, czyli poprzedzający nasz wielki 10-falowy triatlon w następnych odcinkach. Mianowicie spróbujemy ją przejść samymi pistoletami, albo przynajmniej no z jedną, albo przynajmniej z wyposażeniem takim, z których jedna broń to pistolet. W każdym razie, no, zobaczymy w następnym odcinku, jak to wyjdzie. A póki co, dzięki wielki, że oglądaliście. Ja już się z wami powoli żegnam. No i życzę wam miłej, spokojnej nocy dnia 24 czerwca 2023 roku. Ode mnie to wszystko, bo już naprawdę nie ma co dalej tego całego cyrku przedłużać. No i cześć. No i tak jak mówiłem, obiecuję wam, że następny odcinek będzie już nagrany o normalnej porze. Serio. Bo to, co się ostatnimi odcinkami zdarzyło, no to był po prostu dramat w sumie. Coraz późniejszy w tej godzinie 23. No ale następnego odcinka już tak nie będzie. Macie moje słowo. A teraz już tak na serio. Na razie. I życzę wam dobrej nocy, spokojnej. Do zobaczenia.